Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Rozpoczął się maj, miesiąc szczególnie związany z kultem Matki Bożej. Codziennie w litanii loretańskiej zwracamy się do Maryi, Królowo Polski, módl się za nami. Kiedy pytam się, skąd się wzięło to wezwanie, to określenie, ten tytuł Maryi jako Królowej Polski, przeważnie padają odpowiedzi, albo król Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Polski, no bo tymczasem to nie my Polacy sobie wymyśliliśmy. Jeśli wierzyć objawieniu, które miało miejsce we Włoszech, to sama Matka Boża prosiłaby ją w ten sposób właśnie tytułować. Otrzymał to w objawieniu ksiądz Giulio Mancinelli, Giulio, czyli Juliusz po naszemu, Juliusz Mancinelli, włoski jezuita. Najprawdopodobniej osobiście znał świętego Stanisława Kostkę, a w każdym razie był świadkiem jego śmierci, która wywarła na nim, nie tylko na nim zresztą, ogromne wrażenie, była taka budująca. Święty Stanisław Kostka umierał, wzywając jeszcze Maryi, i po tym właściwie poznali jezuici obecni przy śmierci świętego Stanisława, że już nie żyje, ponieważ podsunęli mu obrazek z Matką Bożą, a on się po raz pierwszy do niej nie uśmiechnął. I chociaż ten Juliusz Mancinelli był 13 lat starszy od Staszka z nowicjatu, to święty Stanisław, zwłaszcza już po narodzinach swoich dla nieba, stał się dla owego Juliusza takim duchowym przewodnikiem. Wielką miał duchową wewnętrzną więź ze świętym Stanisławem Kostką. I kiedyś tak się zdarzyło, że ów Juliusz na modlitwie, a konkretnie z tego co wiem, to odprawiał mszę świętą i to było w czasie kanonu. Jest w kanonie rzymskim taka chwila, kiedy kapłan wspomina wiernych żyjących. I wtedy składa ręce i ze złożonymi rękoma przez chwilę modli się w milczeniu. I właśnie w czasie tej modlitwy w milczeniu, w tym wspomnieniu wiernych żyjących, ukazała się naszemu Juliuszowi Matka Boża w majestacie, a u stóp Matki Boskiej klęczący święty Stanisław Kostka. Juliusz Mancinelli prosił Matkę Bożą, żeby mu wskazała jakiś szczególnie miły jej sercu tytuł, którym mógłby ją uczcić. I wówczas Matka Boża wyraziła, co następuje, zerknę sobie do ściągi, oczywiście cytuję w polskim tłumaczeniu. A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jego synowie. To usłyszawszy, Juliusz Mancinelli podzielił się tym swoim objawieniem ze współbraćmi jezuitami, z przełożonymi również z jezuitami polskimi. Jezuici przyjęli to bardzo entuzjastycznie, z przekonaniem, bez sceptycyzmu, ponieważ Juliusz Mancinelli był niebyle kim. On przemierzał pieszo całe połaci Afryki, Azji, Bałkany, a wszędzie, gdzie był, cieszył się opinią proroka i cudotwórcy, ale po owocach można go poznać. Tam, gdziekolwiek był, zdarzały się masowe, w niespotykanej ilości nawrócenia. To też i przyjęto z wiarą tę relację o objawieniu, które otrzymał ksiądz Mancinelli. Też ta wiadomość dotarła szybko do Polski i to widzenie księdza Mancinellego miało zresztą miejsce 14 sierpnia, znamienna data, roku pańskiego 1608. 14 sierpnia to Wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a jednocześnie rocznica śmierci świętego Stanisława Kostki. Tam są same mocne znaki. I to był rok pański 1608, a dwa lata później,
W roku pańskim 1610 ksiądz Juliusz Mancinelli udaje się z pielgrzymką pieszą, pomimo tego, że był już zaawansowany w leciech, nie pamiętam dokładnie, ale był z pewnością już po 70, udaje się z pielgrzymką pieszą do Polski, gdzie jest entuzjastycznie witany i przyjmowany z honorami przez samego króla i przez lud. Król Zygmunt III Waza z wielkim entuzjazmem przyjął księdza Mancinellego i wieści o tym objawieniu. I kiedy ksiądz Mancinelli odprawiał mszę świętą w katedrze na Wawelu, objawienie to się powtórzyło. Znowu ujrzał Matkę Bożą w takim niewysłowionym majestacie, w blasku majestatu i powtórzyła to życzenie, żeby ją nazywać królową Polski. Po raz trzeci takie objawienie miał jeszcze ksiądz Mancinelli rok przed swoją śmiercią. Do tego zapalił się bardzo też książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanclerz litewski, gdzie mógł tam głosił to objawienie i między innymi napisał w takim dziełku zatytułowanym Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogu Rodzicy Maryjej. Cytuję. Był zakonnik świątobliwy, którego ja znał, Societatis Jezu, w Neapolim mieście włoskim imieniem Julius Mancinelli. Raz rozpalony będąc miłością duchowną i chcąc ją nazwiskiem do serca jej przypadającym nazwać, pytał, jakim by tytułem poczcić mógł, otrzymał respons od Maryjej, zow mnie królową Polską. Jeżeli tak jest, szczęśliwymi jesteśmy i dobrze. Tyle książę Radziwiłł. 20 lat po tym pierwotnym objawieniu, czyli w roku pańskim 1628, mieszkańcy Krakowa ufundowali pozłacaną koronę, która do dzisiaj widnieje umieszczona na jednej z wież Kościoła Mariackiego. Ta korona na wieży Kościoła Mariackiego jest właśnie, ma związek, jest odpowiedzią na to objawienie, które otrzymał ksiądz Juliusz Mancinelli. Jest wyrazem radości wielkiej, która ogarnęła całą Polskę z tej racji, że Matka Boża zechciała być tytułowana naszą królową. A król Jan Kazimierz, kiedy niespełna pół wieku później, po tym objawieniu, oficjalnie w katedrze we Lwowie uroczyście ogłosił Matkę Bożą Królową nie tylko Korony Polskiej, ale wszystkich swoich państw, jak to nazwał, to tylko wypełnił właściwie tamto życzenie i pragnienie narodu, już, które miało miejsce już od razu po przybyciu księdza Mancinellego. Przypominam, rok 1610 to był ten okres największej potęgi i chwały. To był ten rok, kiedy nasze wojska weszły do Moskwy, a za husarią weszli do niej również księża jezuici. I to wezwanie z kolei w litanii loretańskiej, które jest Królowo Polski, módl się za nami, nie jest wezwaniem lokalnym, polskim. To jest wezwanie uniwersalne. Może nie we wszystkich modlitewnikach ono figuruje, ale jest obowiązujące w Kościele powszechnym. To też i przedstawiciele innych narodów zwracają się do Matki Bożej, Królowo Polski, módl się za nami. A dla nas jest to wielka łaska. Jest to wielkim wyróżnieniem, ale jednocześnie też i zobowiązaniem. Bo wiadomo, noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje. To też czujmy się zobowiązani do tego, aby chwycić różaniec do ręki i go nie wypuszczać. My, rycerstwo Maryi. Z dawna Polski tyś królową Maryjo, ty za nami przemów słowo, Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech
rozwija się wspaniały mar.